tej strony Agnieszka Pasieka-Adamek z Przedsiębiorczego Architekta. Zapraszam Was na podcast, w którym dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu projektowania wnętrz i prowadzenia studia projektowego. Naszym tematem jest rozwój mamy podczas urlopu macierzyńskiego i pracy na etacie dzięki Akademii Przedsiębiorczego Architekta. Dzisiaj moim gościem jest Aneta Wójciak. Miło mi Ciebie powitać. Cześć Agnieszko, cześć wszystkim. Aneta, słuchajcie, opowie swoją historię, która na pewno będzie dla Was inspirująca i motywująca, tak jak inne historie członków Akademii Przedsiębiorczego Architekta. Ten cykl Life'ów ma Wam pokazać, że obojętnie w jakiej jesteśmy sytuacji, możemy się rozwijać, możemy spełniać swoje marzenia i stawać się po prostu coraz lepszymi, nie tylko projektantami, ale również ludźmi. Trwa 8. edycja Akademii Przedsiębiorczego Architekta. To jest taki program szkoleniowy dla projektantów wnętrz, dla osób, które chcą rozwijać swoje studio projektowe i wnieść je na wyższy poziom. Do Akademii można dołączyć do 24 września lub do wyczerpania miejsc. Jeżeli chcecie się zapoznać z Akademią, tutaj pod spodem jest link. I ja po prostu pokazuję Wam, zdradzam Wam moje sprawdzone metody i tajniki takie rozwijania właśnie studia projektowego. Możecie też liczyć na moje wsparcie, jest mentoring. Jest grupa na Facebooku, jest grupa na czacie, mamy spotkania, także dużo się dzieje i po prostu ludzie wzrastają, ludzie zmieniają swoje życie i tak jak powiedziałam, no są w różnych sytuacjach i mój gość, czyli Aneta, też jest w specyficznej sytuacji, w której być może Ty akurat też jesteś i będziemy mówić o tym właśnie, co się dzieje, jak nasza rodzina się powiększa, jak realizować plany, kiedy mamy maleństwo w domu. Jaka była Twoja historia przed dołączeniem do Akademii? No więc ja generalnie skończyłam dwa kierunki studiów. Pierwszy z nich to była germanistyka, ale wiedziałam już, że to nie będzie coś, co chcę robić w życiu i wiedziałam, że chcę podążać za marzeniami, a moim marzeniem było zawsze bycie architektem wnętrz. I w tamtym momencie, w trakcie tych studiów pierwszych, stwierdziłam, ok, słucham teraz siebie, idę po to, co chcę i po zakończeniu germanistyki rozpoczęłam architekturę wnętrz i udało mi się ją z sukcesem też zakończyć w Krakowie właśnie. No i tuż po zakończeniu studiów wyjechałam do Austrii, do Wiednia ze względu na mojego męża. No i tutaj zagwozdka, bo dosyć ciężko sobie tuż po studiach znaleźć pracę w zawodzie i szczególnie jeszcze biorąc to pod uwagę, że tutaj rynek architektury wnętrz jest troszeczkę inny według mnie, jest zdecydowanie też mniejszy, no bo kraj jest też mniejszy, więc o tą pracę ciężej. Więc moja pierwsza praca tutaj zupełnie była daleka od naszego zawodu. Zawodu. Ale oczywiście no cały czas miałam z tyłu głowy, że chcę pracować w branży. Tak. I ostatecznie udało mi się po jakimś czasie znaleźć pracę jako architekt wnętrz w IKEA tutaj w Wiedniu. No i właśnie projektuję, generalnie jestem cały czas zatrudniona i projektuję tutaj wnętrza dla sklepu w środku, niekoniecznie dla klienta indywidualnego, tylko właśnie dla konkretnie dla IKEA. Czyli cały czas masz jakąś zmianę, no bo tam się wszystko zmienia i cały czas możesz swoje wizje, że tak powiem, artystyczne realizować. Dokładnie, tak. No, ciekawa praca, muszę powiedzieć, bo taka bardzo różnorodna i coś się, tak jak mówisz, cały czas coś się dzieje. Coś się dzieje. A powiedz mi, jaki był Twój punkt startowy, zanim dołączyłaś do Akademii? No generalnie ja dołączyłam do Akademii w momencie, gdy byłam w ciąży. To dosyć odważnie, nietypowo, tak? No właśnie tak, bo wiesz, byłam wówczas już na zwolnieniu i jako, że wiadomo, bardzo lubię to, co robię, cały czas szukałam gdzieś w internecie możliwości, jakby tutaj chyba się doszkolić i co tutaj jeszcze mogę, czego mogę się dowiedzieć i chyba nawet sama nie pamiętam, ale chyba na Facebooku trafiłam właśnie na przedsiębiorczego architekta. I zainteresowała mnie koncepcja właśnie Akademii.
Tak, Akademii i we wrześniu, to właśnie było we wrześniu 2021, dołączyłam do Akademii. No i co? I to było wówczas, ja już byłam chyba w 6 miesiącu, więc zostały mi 3 miesiące tak naprawdę, żeby tak intensywnie popracować, bo wiedziałam, że to w sumie jest taki mój ostatni moment. Bez takiego, dziecka. Dokładnie i takiego kompletnie skupienia się tylko na sobie, na swoim rozwoju, więc postanowiłam to wykorzystać jak mogę. I rzeczywiście, no bardzo, bardzo intensywnie pracowałam i przerabiałam kursy, notowałam. Także dobrze, że mam iPada, to jakby te notatki i tak dalej nie musiałam wszystkiego wydrukowywać, bo tak byłoby tego bardzo, sprawa bardzo było. Dużo. Więc tutaj rzeczywiście oszczędność papieru. Ale no potem właśnie przyszły narodziny dziecka i przyszła rzeczywistość mamy, w której musiałam się na nowo odnaleźć, więc Akademia no, poszła troszeczkę w odstawkę, przyznaję. No, akurat dostałam takiego synka, który dosyć był wymagający i zajęło mi to trochę więcej może czasu, żeby taką znaleźć naprawdę rutynę w tym macierzyństwie i też znaleźć czas dla siebie. Więc myślę, że tak około, zanim on skończył niecały rok, znaczy zanim skończył rok, myślę, że dopiero tak... doszłam do siebie, powiem tak, i gdzieś znalazłam czas także na to, żeby dalej kontynuować kursy w Akademii, ale wtedy to też był moment, kiedy ten pierwszy rok mi się kończył, więc postanowiłam, że przedłużam Akademię także na drugi rok. Drugi rok. No i muszę przyznać, że ten drugi rok rzeczywiście, no jestem z siebie dumna, ponieważ bardzo regularnie pracowałam, może... czasami było bardziej intensywnie, czasami mniej, ale jednak była to regularna praca przy kursach i także notowanie i co. I także bardzo, bardzo też intensywnie starałam się uczestniczyć w życiu grupy naszej na Facebooku, też brać udział w mentoringach co 2 tygodnie, które też bardzo dużo mi dały. Także... Co nie jest takie wcale proste, słuchaj, bo bardzo dużo osób nie umie zarządzać sobą w czasie, nie umie planować. Ja daję takie możliwości, pokazuję, jak to zrobić, jest to w kursach, ale dużo ludzi ma jakieś właśnie problemy z planowaniem albo się właśnie obawiają i też nie przychodzą na przykład na spotkania. A czy nie prościej jednak zadać pytanie i dostać odpowiedź, niż wszystko samemu tam gdzieś szukać, myśleć i tak dalej? A tutaj jest jednak dużo osób, tak, bo jest nas naprawdę wielu w Akademii, ponad 600 osób wzięło udział, tak? Czyli zawsze można się kogoś zapytać, czy ktoś był w podobnej sytuacji, jak ten problem rozwiązał, jak miał problem z klientem, jak miał problem jakiś techniczny czy projektowy, także no, dużo się dzieje, no a jednak ty byłaś zdeterminowana, tak? Pomimo, zobacz, byłaś w ciąży, tak? Pod koniec ciąży postanowiłaś, że chcesz się rozwijać, chcesz się uczyć. A muszę ci powiedzieć, że wcale to nie jest takie oczywiste, bo ja spotykałam się z różnymi osobami i osoby po studiach bardzo często tak na laurach osiadały, tak? Uczyły się jakiegoś tam programu do jakiegoś tylko poziomu, nawet nie jakiegoś poziomu super. I znałam też osoby, które przez 4 lata, prawie 5 lat nie nauczyły się robić wizualizacji, bo kiedyś w tamtych czasach było tak, że jeszcze nie każdy robił wizualizację, tylko zatrzymywał się na przykład na etapie SketchUpa. I były tylko takie wizualizacje w formie JPEG-ów. Wiesz, teraz świat poszedł jeszcze dalej, a niektórzy jeszcze coś robią bardzo, bardzo wolno, ręcznie i potem się dziwią, że nie mogą się wyrobić z czasem, że pracują za dużo, wiesz. A jak masz dziecko, to musisz się nauczyć organizacji, bo tutaj nie ma drogi na skróty, nie? I teraz, tak. Ale zobacz, nie zrezygnowałaś z siebie, tak? Bo dużo osób, jak gdyby, dużo matek rezygnuje jak gdyby z siebie, na rzecz jak gdyby dziecka i już nic dalej nie robią, tak? Potem oczywiście jest to usprawiedliwianie, że no nie miałam czasu i tak dalej, ale jak widać dla chcącego nic trudnego i trzeba po prostu mieć taką wewnętrzną motywację, żeby cały czas się uczyć, rozwijać i żeby stać się lepszym projektantem, bo nie trzeba przecież firmy zakładać, żeby być lepszym projektantem, tak? Można współpracować z dużymi markami, z mniejszymi markami, z innymi architektami, można być freelancerem, można pracować gdzieś u kogoś i na przykład jeszcze dodatkowo robić jakiś jeden duży projekt, który daje nam olbrzymi zastrzyk gotówki i możemy realizować jeszcze swoje dodatkowe plany, nie? I hobby, i sport i tak dalej, bo wiesz, niektórzy robią biżuterię, ja maluję obrazy, no nie tylko zresztą ja, bo w Akademii zauważyłam, że jest kilka osób, które również maluje, więc znalezienie tego czasu też dla siebie i na inne rzeczy jest ważne, takie złapanie
Ale to jest też taki uboczny skutek bycia członkiem Akademii, że udało mi się troszeczkę lepiej zorganizować pewne kwestie w moim życiu dzięki właśnie dzięki mentoringowi twojemu właśnie i też dzięki kursom, także to jest taki właśnie skutek uboczny tego, że gdzieś tam udawało mi się uszczknąć tego czasu dla siebie, dlatego, żeby się troszeczkę podszkolić i jestem z tego bardzo, bardzo zadowolona właśnie. Mm-hmm. A jakie było w ogóle twoje nastawienie, gdy dołączyłaś? Miałaś jakieś lęki, obawy, wiesz, no w końcu byłaś na macierzyńskim? Wiesz co, raczej ja widziałam to jako szansę i raczej nie miałam żadnych obaw, ponieważ tak jak wspominasz tutaj o studiach, że niektórzy osiadają na laurach, ja sobie właśnie myślałam, że kurczę, no nie czuję się zbyt pewnie, jeżeli chodzi o taką... no jeszcze nie czuję się zbyt pewnie w moim zawodzie, dlatego potrzebuję się dokształcić i takie nastawienie, że właśnie głównie to było takie nastawienie dla mnie po studiach, że znaczy wówczas myślałam tak, że może najważniejsze jest to, żeby robić piękne wizualizacje, prawda, po studiach. To było takie myśl przewodnia, że tak powinno być, że to jest główne zadanie architekta wnętrz, a dzięki Akademii dowiedziałam się, że w sumie no, to jest jakaś tam jedna, no okej, ważna też rzecz, ale no nie najważniejsza. Tak naprawdę musisz sobie poukładać cały twój proces projektowy, poukładać, poorganizować, co, jak chcesz robić, z kim. Mhm. Także tutaj Akademia bardzo otworzyła mi oczy i zanim jeszcze dołączyłam, widząc agendę, widząc cały spis tego, co może mi nauczyć, co mi dać może Akademia, widziałam to jako właśnie no, coś takiego ekscytującego i fajnego. Mhm. No bo właśnie zawsze zadaję takie pytanie osobom, które są w Akademii, czy miały jakieś obawy przed dołączeniem. Rozumiem, że ty nie miałaś, bo nie, niektórzy się bali, że na przykład wydadzą tyle pieniędzy i że czy to mi się w ogóle przyda, czy ja dam radę wdrożyć. Niektórzy się boją, że nie dadzą radę. No wiesz, jak nic nie zrobisz, no to nic nie będzie, nie? Tam w Akademii jest pomiędzy tam 34 a 40 parę godzin kursu i tak naprawdę jakby ktoś się bardzo wziął, to by mógł usiąść na tydzień bez pracy, gdzieś wyjechać albo, nie wiem, rodzinę gdzieś odesłać na chwilę i po prostu przerabiać te materiały i potem zacząć wdrażać. Ale oczywiście tak tego nie robimy. Robimy to stopniowo, mamy na to czas, albo pół godziny dziennie, albo 15 minut dziennie, albo w jakichś blokach po 2-3 godziny, nie wiem, w poniedziałek, wtorek, każdy może to dopasować, tak, do siebie. Dokładnie. I przypuszczam, że ty też tak to pewnie robiłaś, tak? Dokładnie i też idąc coraz dalej, powiedzmy, w las, coraz więcej przerabiając kursów i na przykład kurs właśnie o sprawnym procesie projektowym, o tym, jak sobie planować pracę nad projektem, gdzieś tam tą funkcję tego kalendarza Google odkrywając to, że w sumie nie tylko mogę tam planować jakby cały projekt i to jego części poszczególne, mm-hmm. ale także mogę poniekąd planować moje życie prywatne, także tak. Także to mi naprawdę gdzieś tam ułatwiło znajdowanie tych chwil na kształcenie się dalej. Mhm. Czyli na początku wdrożyłaś ten proces projektowy i wdrożyłaś planowanie w kalendarzu, żeby sobie te życie i prywatne i to powiedzmy takie twórcze poukładać. Tak, a co jeszcze udało ci się? Takie game changery tak zwane teraz. A okej, okay, dobrze, rozumiem. A co jeszcze udało ci się wdrożyć? Co jeszcze udało mi się wdrożyć? Mhm. No na pewno robiłam też kursy z dokumentacji technicznej, to też było super pomocne i też uświadomiło mi wiele rzeczy, bo no po studiach gdzieś tam to też kulało, mogę powiedzieć, więc tutaj też starałam się dużo włożyć w to energii i skupienia, żeby zrozumieć pewne rzeczy. No i taki kurs, który też dla mnie jest bardzo ważny to i taki, który wywarł na mnie duże wrażenie, to było właśnie ostatnie szkolenie kurs o AI, o sztucznej inteligencji, bo gdzieś tam zanim zaczęłam robić ten kurs, przerabiać go, miałam dużo obaw co do tej sztucznej inteligencji, no taki nawet taki strach. Lęk, niepewność, strach, dokładnie. Nie? Ale powiem ci, że dużo osób tak miało. Ale
po przerobieniu go i widząc, jakie możliwości nam daje sztuczna inteligencja i ile tak naprawdę tych czatów, programów mamy do dyspozycji, które naprawdę mogą pomóc naszemu zawodowi, no stwierdziłam, że to jest coś genialnego i tak naprawdę widzę w tym teraz więcej korzyści, aniżeli obaw, więc szapoba, Agnieszko, bo to naprawdę dziękuję, super. Dziękuję super. Bardzo. No, Akademia się pojawiła jako taki bonus. Ja zawsze staram się coś tam dorzucać, nawet nie coś tam, bo na Akademię na kurs o AI to poświęciłam naprawdę sporo godzin, ale widzicie, no to jest tak, że no świat się zmienia i my też się zmieniamy i też powinniśmy zobaczyć, jak to wszystko wygląda i zamiast się tego bać, to ten lęk po prostu oswoić, tak? Tak samo jak oswajamy lęk przed kontaktem z klientem, przed wyznaczaniem granic, uczymy się asertywności, uczymy się różnych rzeczy i całych procesów jak gdyby projektowych, tak samo jak pojawiają się nowe rzeczy, to zamiast się tego lękać, to po prostu trzeba się z tym zmierzyć, zobaczyć i posmakować, tak jak to wygląda, jak my możemy to wykorzystać, także bardzo, bardzo mi miło, że ten kurs właśnie tak tutaj wpłynął na ciebie. A powiedz mi, który pakiet w ogóle wybrałaś i dlaczego? Bo nie pamiętam, jaki właśnie, który ty miałaś pakiet. Ja miałam pakiet VIP, ale muszę przyznać szczerze, że ponieważ było to 2 lata temu, sama nie pamiętam, jakie dlaczego? Były takie... No tak. Tak, jakie były opcje do wyboru. Myślę, że to na pewno nie był, wiadomo, nie był to ten najtańszy wariant. Czyli środkowy. Środkowy pakiet. Wydaje mi się. Musiał przemówić do mnie, sama nie pamiętam, powiem ci dlaczego, dlaczego? Ale no tak, było bo to warto. Tyle czasu. Wiesz co, środkowy pakiet ma więcej kursów, więcej narzędzi, więcej materiałów, być może dlatego, jak tak rozmawiam z kursantami, to oni najczęściej go wybierają, no chyba, że chcą mieć pracę jeden na jeden ze mną, ale ta praca jeden na jeden nie zawsze była w Akademii, ona się dopiero niedawno pojawiła, więc być może nawet takiego pakietu wtedy nie było. Może być. No, bo już tego też, słuchaj, powiem ci szczerze, że nie pamiętam. A który kurs z tych wszystkich, jakbyś miała powiedzieć, jest dla ciebie najbardziej wartościowy? No ciężko stwierdzić, bo właśnie... No to może chociaż 3 takie. Okej. To myślę, że jak planować pracę nad projektem, to było coś takiego, no już wspomniałyśmy właśnie o tym kursie, ale, tak. Ale to było coś takiego zmieniającego moje nastawienie w ogóle do pracy i to ustrukturyzowało moją też pracę właśnie nad projektem, także super, to było naprawdę fajne. Sprawny proces projektowy. Też oczywiście po prostu to jest master. A dlaczego sprawny proces akurat projektowy, ten kurs? Wiesz co, dlatego, że to był taki kurs, który pokazywał pewne rzeczy od ogółu do szczegółu i nawet ty skupiłaś się w tym kursie nad takimi drobnostkami jak sprawne zarządzanie mailami albo wzory mailów. Jakby nie pomyślałabym sobie, że powinnam to mieć przygotowane, a no teraz już wiem, że to jest po prostu clue i jakby coś tak to są nasze, słuchaj, to są nasze pożeracze czasu, dlatego tak nie możemy z wielu rzeczy się jak gdyby wywiązać, dlatego dużo architektów ma problem. No klienci, słuchaj, mi o tym opowiadają, że byli u architekta, który projektował im dom, przychodzą do mnie, do tej pory czegoś tam nie dostali, nie odbierają telefonów, nie odbierają maili. Z czego to wynika? Właśnie z chaosu projektowego, że nie mają pokładanych rzeczy, boją się pewne rzeczy powiedzieć, mają gdzieś tyły, coś obiecują, czegoś nie mogą zrobić, nie potrafią powiedzieć też stop i nie podpisują jakichś umów, te umowy są słabej jakości, wiesz, i to się potem nawarstwia i ktoś sobie powie, o tak, taki mailik, nie? No ale jeżeli za każdym razem tego mailika sklecasz od nowa, to zobacz, ile czasu tracisz. My przecież teraz w Akademii też liczymy, nie? Pewnie liczysz na jakieś aplikacje czas. I to robimy. I pamiętasz z naszych spotkań mentoringowych, właśnie nie wiem, kto to powiedział, czy to ty, czy ktoś inny, że był zszokowany, jak zaczął liczyć ten czas. Tak. Ile tego schodzi i się wydawało, że projektowanie to jest ta lwia część, gdzie my tworzymy projekty, potem robimy wizualizacje, rysunki techniczne, ale ktoś zaczął liczyć czas odbierania telefonów, pisanie maili i te wszystkie i nagle się okazało, że to tam tygodniowo jest, nie wiem, 20 czy ileś godzin i był w szoku, bo mu się wydawało, że to jest takie 20 minutek. Tak, to samo miałam, tak samo, a naprawdę liczenie czasu i nawet tych drobnostek to jest tak kluczowe, żeby... No, żeby też pozyskiwać ten czas i jednak odnajdywać go na te ważne rzeczy. Tak, na te ważne rzeczy. I w pracy, i też żeby życie osobiste sobie pokładać, tak? Bo tutaj no nie ma co ukrywać, Akademia to nie jest tylko, dotyczy nie tylko jak gdyby biznesu projektowego, ale ja też pokazuję, jak sobie to życie pokładać razem z
wspólnie z biznesem, który jest dosyć ważny, jest lwią częścią, bo jak popatrzymy, to większość czasu ludzie poświęcają w pracy, tak? Ale no, chodzi właśnie o to, żeby ten komfort pracy był dobry, żebyśmy z fajnymi ludźmi mogli pracować, żebyśmy mogli robić to trochę na naszych zasadach, żeby ten czas po prostu nie był przepalany. Powiedz mi, kochana, co według Ciebie wyróżnia akademię i szkolenia w akademii w porównaniu do innych materiałów, które być może właśnie przerabiałaś wcześniej? To znaczy, przyznam szczerze, że nie przerabiałam zbyt wielu materiałów. Akademia to było coś takiego, czego nigdy nie napotkałam wcześniej w internecie. Myślę, że teraz już coś jest takiego podobnego, gdzieś tam na pewno się odnajdą takie materiały, ale te 2 lata temu ty byłaś dosyć świeża z tym pomysłem, takie mam wrażenie, więc no, ja mogę porównać jedynie albo aż akademię do studiów, prawda? Studia to był 3,5-letni czas, a naprawdę no, myślę, po prostu w programie studiów mogłoby się znaleźć wiele, wiele z tego, co ty proponujesz w akademii, ponieważ no, dla mnie no, naprawdę czułam się bardzo niepewnie, będąc absolwentką kierunku architektura wnętrz. I to, co tam robiliśmy wtedy, to raczej opierało się na takim bardziej kreatywnym procesie. I brakowało tej wiedzy technicznej, brakowało zupełnie wiedzy na temat biznesu, jak go prowadzić. Także no, tutaj jest bardzo, bardzo wiele do dopracowania, jeżeli chodzi o kierunek studiów. Nie wiem, jak jest gdzie indziej na uczelniach, natomiast tak było u mnie. Stąd, no, co wyróżnia akademię, no to, że dostajemy naprawdę wszystko na tacy de facto, żeby założyć sprawny biznes, żeby też dowiedzieć się czegoś na temat technicznych stron projektowania wnętrz i żeby być po prostu na bieżąco, tak, z tym, co się dzieje w świecie architektury, bo tak jak ja, okej, nie mam, prawda, na ten moment swojego biznesu, pracuję na etacie, ale mimo wszystko czuję, że no bez akademii gdzieś tam byłoby mi nie tak prosto i po prostu czuję, że powinnam tutaj być, tak, żeby być na bieżąco ze światem architektury i z tym, co się dzieje, z jakimiś nowinkami, czy jeżeli mam problem, zawsze mogę się dopytać w grupie, czy na czacie, czy też dopytać Ciebie na mentoringu, także no same superlatywy. Bardzo mi miło, jestem ciekawa, co w ogóle, słuchajcie, o tym myślicie, bo to dosyć tak Aneta odważnie powiedziała, dużo osób boi się tego tematu poruszać, że wiesz, że na studiach to nie było tak za fajnie, że brakuje tego i owego. Nie wiem, jak jest teraz na studiach, jak będziecie oglądali powtórkę, napiszcie też, jak to u Was wyglądało, czego u Was na studiach brakuje, brakowało z perspektywy tego, że już pracujecie ileś lat, jesteście po studiach, czy robiliście jakieś roczne szkoły podyplomowe, czy 2-letnie szkoły, bo są przeróżne opcje jak gdyby w tym projektowaniu wnętrz. Jestem ciekawa, napiszcie, słuchajcie, w komentarzu. Chętnie tam zerkniemy i zobaczymy, jakie jest Wasze też zdanie na ten temat, co by tam można było ulepszyć. Ja zawsze marzyłam o tym, żeby dzielić się wiedzą, ale też miałam jakieś obawy, jakieś lęki. Też myślałam długo, żeby zostać na uczelni. Taką propozycję dostałam nie tutaj w Poznaniu, tylko gdzieś indziej, ale jednak chciałam iść dalej. Wyjechałam też za granicę, więc to wiesz, wszystko się zmieniało i nie chciałam się też ograniczać. No i potem się śmieję, że stworzyłam swoją własną akademię, swoją własną uczelnię, żeby nauczyć tego, czego mnie nikt nie nauczył, żeby innym było łatwiej, żeby inni mogli iść na skróty, żeby ten świat projektowy, projektowania wnętrz i też architektoniczny, bo są też osoby, które są po architekturze urbanistyce, a projektują na przykład wnętrza, czy po na przykład w branży nieruchomości, czy w homestagingu, czy w ogrodach, tak? I tam wszędzie kuleje jak gdyby ta strefa poukładania sobie procesu projektowego, biznesowa, sprzedaży, nauczenia się tego, że tworzymy coś niesamowitego dla innych ludzi, że zmieniamy tym ludziom życie, że mamy taką możliwość i że na przykład sprzedaż to nie jest nic złego, tak? Że my nie sprzedajemy siebie, jak to zawsze ja mówię, tylko sprzedajemy wartość, jaką dajemy, tak? Gotowe wnętrza, w których ci ludzie będą konkretnie się czuć, ich potrzeby będą zaspokojone. I znam takie historie wielu ludzi. Nieraz na przykład biegną, wiesz, na ulicy nas ktoś tam dopada, się okazuje, że to jest nasz klient i opowiada, co się w jego życiu zmieniło dzięki temu, że wnętrze się zmieniło.
tak? Bo jeżeli ta przestrzeń się zmienia na lepsze, oczywiście na lepsze, nie na gorsze, to wtedy po prostu inaczej się buduje relacje, ci ludzie mają swoją strefę, szczególnie jak tam są dzieci, czyli każdy ma jakieś swoje miejsce, są miejsca spotkań i naprawdę dużo by można było o tym mówić. I to też jest taka misja jak gdyby Akademii i misja też wszystkich absolwentów, ambasadorów Akademii, tak jak Aneta, ty jesteś też tym ambasadorem, żeby po prostu zmieniać tą rzeczywistość wokół siebie na lepszą, żeby pokazywać ludziom, na czym polega praca architekta wnętrz, że to nie robi się samo i nawet jak jest sztuczna inteligencja, to ona nie załatwi póki co i pewnie przez jeszcze bardzo długi czas nie załatwi wszystkich tematów i jest tutaj potrzebny człowiek, który za pomocą swoich, wiesz, emocji, empatii będzie ten świat zmieniał i też zmieni się podejście ludzi do architektów i projektantów wnętrz i my musimy sami o to zadbać, tak? O ten nasz wizerunek, o to, żeby pokazać, czym jest projektowanie wnętrz, jak to mocno wpływa na drugiego człowieka, który tam przebywa w danym wnętrzu, dlaczego to jest ważne. No długi, długi temat, prawda? Dokładnie. Że można by było mówić i mówić. Słuchaj, no to co? Ostatnie może jeszcze pytanie, bo pewnie dziecko niedługo wróci do domu, a mama będzie musiała być uwolniona. Co byś mogła poradzić tym, którzy dopiero zaczynają lub zastanawiają się właśnie nad działaniami, żeby na przykład zacząć projektować wnętrza, żeby pójść na swoje, żeby zacząć wprowadzić jakieś zmiany, nawet takim osobom, które są już trochę w tym projektowaniu, ale, no, ale czują, że coś jest nie tak, tak? To znaczy ja myślę, że potrzeba jest no jednak cierpliwości, że ta wiedza, żeby też się tak ułożyła, że tak to ujmę kolokwialnie, to jednak potrzebujemy też kilkukrotnie coś sobie przeczytać lub przytoczyć i nie zrażać się właśnie tym, że czasami gdzieś mamy gorsze momenty, że troszeczkę zwolnimy tempa, ale też co jest ważne według mnie to takie prowadzenie, bo jest mnóstwo teraz treści, prawda, o tym jak prowadzić biznes i jak to wszystko sobie zorganizować, jednak taka konkretna lista albo takie prowadzenie, tak jak jest to w Akademii, przepraszam, no to tego brakuje, prawda, więc według mnie takie właśnie prowadzenie, taki mentor, którym w moim przypadku jesteś ty, Agnieszko, jest bardzo ważne, żeby się właśnie nie zniechęcić I żeby nie przestać, nie? Że jestem za słaby, jednak nie dam rady. Takie przekonania wtedy wychodzą, tak? Dokładnie, dokładnie, bo o to bardzo łatwo się zniechęcić, a będąc na takiej ścieżce i z odpowiednim mentorem, sukces miło jest mi, bardzo mi możliwe. Miło. Dlatego ten mentoring też się pojawił, bo on też nie był od początku w Akademii, tak? Inaczej to wyglądało na początku, potem dołożyliśmy live'y, a potem stwierdziliśmy, że zamiast live'ów, gdzie jest gadająca głowa i powiedzmy wy wszyscy piszecie jakieś pytania, to zaczęliśmy robić spotkania na żywo i one się bardzo sprawdziły, one się bardzo przyjęły, bo jednak no może nie siedzimy tak, wiesz, face to face z kawką w ręce przy jednym stoliku, ale jednak jest ta bliskość, jest ta relacja. Możemy usłyszeć swoje głosy, możemy usłyszeć ton wypowiedzi, czy jakiś lęk, czy co się dzieje i możemy też sobie nawzajem jak gdyby zaufać i powiedzieć też o swoich jak gdyby problemach i wyzwaniach i no co dwie głowy to nie jedna, jak to mówią, tak? Czyli jest łatwiej, nie jesteśmy sami, bo ja zauważyłam, że dużo ludzi jest samotnych z tymi swoimi wszystkimi problemami, wyzwaniami, dlatego się szybko wypala, dlatego się zniechęca i nie chce po prostu dalej działać i na przykład idzie na jakieś inne stanowisko łatwiejsze. Zawsze zachęcam wszystkich kursantów, członków Akademii do tego, żeby nie skupiać się, że czego się nie nauczyłem, że powinno być tak, nie stękamy, nie marudzimy, nie narzekamy, bo nie cofniemy tego czasu, nie zmienimy tego programu, ale my możemy wziąć jak gdyby swoje życie tutaj pod pachę i możemy po prostu zacząć działać tu i teraz. Byliśmy za słabi w wizualizacjach, uczymy się wizualizacji. Nie mieliśmy materiałoznawstwa, uczymy się materiałoznawstwa. Tak naprawdę przecież wystarczy wziąć książkę, którą napisałam właśnie, nie wiem, chyba w zeszłym roku było, czy dwa lata temu, nie pamiętam, e-booka.
Dwa lata mnie wszyscy prosili. Magda, moja asystentka, mówi: Aga, napisz w końcu tą książkę, tu masz setki tych pytań, odpowiesz na te pytania, ludzie będą zadowoleni, będą mogli zadziałać. Ja ciągle szukam jakichś wymówek, w końcu się wzięłam za jej namową i napisałam książkę, jak wystartować i nie żałować. I tam właśnie spisałam całe te tematy, wszystkie tematy, które trzeba przerobić. I nawet jeżeli będziecie to robili w zaciszu domowym, bez akademii, okej, zajmie wam to dużo czasu, ale będziecie mogli przerabiać, tak? Czyli będzie można wejść i teraz tak, podłogi to muszę się dowiedzieć tego, ściany to tego, drzwi tego i będzie chociaż jakiś plan, tak? Bo dlaczego ludzie się zniechęcają? Bo nie mają tego planu. To co ty powiedziałaś, nie? Że jakie to jest takie uwalniające i ułatwiające, jak my na przykład wiemy, ok, mamy 100 tematów, no i rozbijamy sobie te 100 tematów na przykład na rok, bo jesteśmy studentem na przykład trzeciego roku czy czwartego i już przerabiamy. Jak my kończymy studia, to nie jesteśmy tacy zieleni w tym temacie, tylko już mamy materiałstwo przerobione, już znamy świetnie program do modelowania 3D, już umiemy robić świetnie wizualizacje, tak? Ja też mam kursantów, którzy są studentami jeszcze i to jest w ogóle, powiem ci, że petarda, bo zobacz, ci ludzie muszą zapracować na to, albo muszą się dogadać z rodzicami, żeby, nie wiem, pożyczyć potem wejść w tą akademię, ale oni mają już taką perspektywę i taką ambicję, że oni nie chcą wyjść ze studiów i potem się zdziwić, że czerwonego dywanu nie ma i że tego nie wiedzą, tego i w ogóle pracy nie mogą znaleźć, tylko oni już to będą umieli, tak? Czyli nie zakładają, że jestem na studiach, muszą mnie nauczyć, jak nie nauczyli, to ich wina, tak? No ale to każdy bierze odpowiedzialność za siebie, prawda? Dokładnie, dokładnie tak jest. To jest ciężka praca. My tutaj rozmawiałyśmy krótko przed wywiadem z Agnieszką, że im głębiej w las, im dalej dowiadujemy się czegoś nowego w temacie architektury wnętrz, tym bardziej człowiek sobie myśli, kurczę, ile jeszcze mam do nauczenia się tak naprawdę. Ale jest to też przyjemne, ten proces. Tak, tak. Jeżeli jesteśmy dobrze, jak jesteśmy w swoim flow, czyli jeżeli dobrze wybieramy ten zawód, naprawdę chcemy robić to, co chcemy robić, tak? No to musimy też zrozumieć, że to jest ciągły proces. Że to się nie kończy, no kończy się w momencie jak umieramy, tak? Ale że w tym życiu mamy jakieś powołanie, jakąś misję, fajnie, jeżeli ją odkryjemy wcześniej już na studiach, pójdziemy tam, gdzie trzeba, ale nie zawsze tak jest. Znam osoby, które w wieku 30 lat, a 40 lat, a nawet 50 lat zaczynają zmieniać i całe życie z tyłu głowy to chodziło, to projektowanie, ale ciągle były, wiesz, jakieś przekonania, jakieś ograniczenia, nie mogę, nie powinnam, a tu prawo, a tu medycyna. Ja miałam to przekonanie, prawda, bo poszłam początkowo na germanistykę, tak. Więc zupełnie, wiesz, myślałam sobie, okej, może ta architektura jest zupełnie nieopłacalna, a może to, i tak słuchałam też głosów innych ludzi wokół mnie, prawda, którzy chcieli dobrze, ale jednak no, posłuchanie siebie, posłuchanie serca to jest, to według mnie to jest kluczowe, żeby być szczęśliwym w życiu. Tak. I wybrać to, co jest naprawdę dla ciebie ważne i co ci sprawia przyjemność. No pięknie to powiedziałaś. Piękne takie podsumowanie w sumie naszej rozmowy. Ja ci bardzo dziękuję, że chciałaś, że poświęciłaś czas, że się odważyłaś, bo to wcale nie jest takie proste, opowiedzieć tą swoją historię, pokazać ludziom, że warto spełniać te marzenia, że warto iść za głosem serca, że zawsze można coś zrobić inaczej, lepiej, że nie trzeba się zniechęcać. Nie trzeba słuchać tych komentarzy negatywnych, jak tutaj jest ciężko i tak dalej, bo można to, jak gdyby te projektowanie wnętrz robić na różne sposoby. Nie ma jednej najlepszej drogi. Każdy z nas powinien odkryć swoją i się w tym po prostu spełniać. Dokładnie, dokładnie. Ja też bardzo dziękuję za tę rozmowę, wywiad i było mi bardzo, bardzo miło. Także słuchajcie, moi drodzy, jeżeli macie ochotę na tą naszą wspólną przygodę, to zapraszam Was do Akademii, do 24 września możecie dołączyć. No i widzimy się na kolejnych materiałach, kolejnych wywiadach. Już niedługo będzie też kolejna historia, chyba w piątek. Jak będziecie oglądali powtórkę, to pewnie znajdziecie też inne materiały, inne wywiady czy inne jakieś rzeczy. Zachęcam, żeby zajrzeć na stronę też przedsiębiorczyarchitekt.pl. Tam jest bardzo dużo porad dla osób, które zajmują się projektowaniem wnętrz albo które chcą wystartować w tej dziedzinie. Dziękuję ci jeszcze raz i do zobaczenia. Do zobaczenia. To tyle na dziś. Jeśli masz pomysł na kolejny odcinek, daj znać. Zapraszam cię też na moje media społecznościowe, blog i platformę kursową. Znajdziesz mnie zawsze pod hasłem Przedsiębiorczy Architekt.